Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z Wami przy złośliwym najemniku, czyli przy karczmie. Wróciłam sobie tutaj. I teraz tak, poza odcinkiem zagrałam sobie w kości z Flaviusem. Udało się wygrać. Próbowałam zagrać w kości z Olbersem, którego mamy tutaj, jednakże no, on nie chce usiąść do tego stołu, nieważne która jest godzina. My potrzebujemy tutaj zakończyć aż dwa zadania i niestety zakończą się one anulacją tej gry w kości. Bywa i tak, więc pogadajmy z nim. Hej, ty. Polowanie dobiegło końca. Gdzie jest Letigo? Letigo nie żyje. Ach tak. Chcesz mi wmówić, że zabił Godzik? A jeżeli tak było? Nie uwierzę w ani jedno twoje słowo. Hej, Berk, ten typ wykończył naszego przyjaciela Letigo. Witam. Okej, dobra. Są teraz negatywnie nastawieni. No i właśnie dlatego mówię, że zadanko się nam niestety anuluje. Aha, nie anulowało się, tak? No to trochę XD, bo jak ja mam se z nim zagrać, jak on nie żyje? Nie wnikam. Widzę za to, że panowie mieli całkiem fajne bronie. Dobre miecze półtoraręczne i jakieś łuki, takie całkiem spoko. Łuk bukowy najemnika orków. No całkiem git. Ale widzę, że gra mi nie anulowała gry w kości. To trochę słabo, bo typo nie żyje, a ja nie będę w stanie wykonać tego zadania, więc już zawsze będzie mi zalegać w dzienniku. Ajajaj, chyba że się anuluje nagle gdzieś w 7 rozdziale, kiedy nie będziemy mogli wrócić, czy coś w tym stylu. Idąc dalej, moi drodzy. Jesteśmy teraz tutaj, więc możemy teraz pokombinować też, wrócić się do tych miejsc, gdzie szliśmy z Letigo. No, musieliśmy się spieszyć, żeby iść dalej, no nie? Teraz już nie musimy. Możemy iść własnym tempem, tam gdzie nam się żywnie podoba. Także to będzie rzecz, którą na pewno zrobimy. Pochodzimy sobie z tym lepszym widoczkiem, bo na razie mi gierki nie zacina, więc warto chyba pokorzystać z lepszej widoczności. I zobaczymy. Mieliśmy tą jaskinię tutaj, więc warto będzie na pewno do niej zajrzeć. Teraz też będzie prościej, ponieważ mamy mapę. I ta mapa pięknie pokazuje, gdzie ja jestem. To mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam dźwięki nie przeszkadzają zza okna, bo otworzyłam sobie je, a jednak jest to chyba dosyć głośne. Nie wiem. Możliwe. Mamy jaskinię i tutaj powinny być nasze piękne, zarażone szczury. Więc od razu wykonamy sobie kolejnego questa. To akurat właśnie będzie na plusik. Dobra, bo one mają tutaj lepszą, no, łatwiej będzie mnie ugryźć. Mamy gniazdo szczurów, cholera jasna, szczurska. Tutaj w ogóle coś, no wiesz co, swojego kumpla zarażonego będziesz jadł? Czy tutaj w ogóle są jakieś rośliny, czy ja sobie tak po prostu wycinam szczury? O kurde, smoczę trzy korzenie. Powiem Wam, że twórcy naprawdę mieli, widzę... Nie wiem. Bardzo lubili dziwnie rozkładać rzeczy. Tutaj coś więcej? Nie. Ale tutaj są jeszcze kolejne szczurki. Pewnie będzie jakiś król szczurów, czy coś takiego kolejny. No właśnie go zabiłam. Był ogromny. Siema. 51 skażonego mięsa z niego było. Rozumiecie to? Jakie se tutaj tunele podkopały? Chryste panie, no przecież... Ja pindole. Jak ja mam tutaj... O, siemano. Gdzie ja jestem w ogóle? O kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale pewnie znajdę to miejsce. Ale mieli miejscówę. Nie mogę. Wow. Trzy szczawy królewskie. Chyba porąbało tę grę. Okej. Okay. Dobra, to wracamy do naszego kochanego tego gościa, który nam to zlecił. Możemy mu oddać kościka i będzie fajnie. Z nich nic nie zbieram, bo to tylko skażone mięso, a i tak mamy z tego króla szczurów go bardzo dużo. Spoko. Jak widzicie, czyścimy dziennik. Jak tylko dojdziemy do miejsca, gdzie są tam mniej więcej druidzi, to też się cofniemy teleporterem do zamku,
bo możemy oddać zadanie, jeżeli chodzi o ten obóz gońców leśnych, do samego Robara, więc na pewno będziemy chcieli to zrobić, ale w swoim czasie. Na razie biegajmy po tym terenie i załatwiajmy tutaj sprawę. Znalazłem gniazdo zarażonych szczurów. Król szczurów nie żyje. To dobra wiadomość. Gdyby tak jeszcze orków pokonać, ludzie mogliby wrócić i wszystko odbudować. Niestety, nic ci za to nie mogę dać. Jednak Inous pobłogosławi cię za tak chwalebny czyn. Dobra, dzięki. Zadanko wykonane. Zobaczmy. Poszukiwania Xerdasa, buntownicy, obóz to możemy wykonać. Gra w kości to jest zepsute, szabrownicy. Orkowie grabią i zabijają w okolicach Montery. No nie widziałam ich na razie. Obóz buntowników, demon z Goty, grupa orków z Goty. Tak naprawdę możemy ich wyeliminować. Tam będzie jeszcze jedno zadanie po pokonaniu tych ożywieńców w zamku, ale to zadanie podobno często się baguje. Nawet sam poradnik o tym pisze, że może się zdarzyć, że w ogóle to zadanie będzie nie do wykonania. I to chodzi o to, że tak jakby orkowie nas zaczynają bić właśnie za ogarnięcie tej sprawy, no nie? Że my sobie tam wybijemy, jak mówimy, to ten gościu nam nie wierzy. Podobnie było w Gothiku 3, co ja zrobiłam. Ale to było 0 IQ. Ajajaj, się wrąbałam teraz. Znaczy wiecie, to z jednej strony dobrze, bo ja i tak chciałam tu być, tylko chciałam zejść standardową drogą, a nie się spindolić z góry. No ale dobrze, może być. Zaraz zejdziemy. Okej, tutaj żeśmy byli i tą miejscówę znamy. Mapa. Co mówi mapa? Okej. Gońcy leśni. No mamy tam gońców leśnych. Obóz buntowników jest na południu. Konkretniej na południowym wschodzie. A tutaj co mamy? Tam pokazuje jakąś jaskinię, wrak statku. No powiem szczerze, trzymałabym się na razie chyba jednak tej strony. Czyli podobnie jak sobie biegliśmy z gościem, nie? Tam się można wspiąć na górę. Wygląda to obiecująco. Tylko, że mój Roland się nie chce tam wspinać. Rolandzie, proszę cię. Proszę cię, bo chcę wiedzieć, co tam jest. Ciekawi mnie, czy to jest alternatywna droga do tych, czy nie? Chyba nie, bo to wygląda trochę inaczej. To jest po prostu chciałam powiedzieć wilk pełen lasów, ale chyba składnia tak nie funkcjonuje w języku polskim. Co tak dzwoni jakiś ptaszor? To ćwierkanie trochę dziwnie brzmi. Tak jakby ten ptak mlaskał, what the fuck. Jezu, zamknij pyszczek. Chryste, panie, nie chcę. Groźny myrtański wilk, no gitens. Gitens majonems. A tak serio to nie wiem, co ja w ogóle tutaj robię. Nie no, badamy sobie po prostu ten teren, zwiedzamy, prawda? Pięknie jest, zajebiście, tu jest jakaś jaskinia. Ciekawy mnie, gdzie ona mnie zaprowadzi. I chyba wiecie co? Chyba mam rację, jeżeli chodzi o tych gońców leśnych. Bo ten mostek mi się bardzo kojarzy. No i chyba tędy właśnie do nich dojdziemy. Tak jest. Zrespiło mi orka przed twarzą. Jakbym jeszcze nie wiedziała, gdzie jestem. Tylko, że to miejsce jest bardziej rozległe, bo tutaj też możemy pójść. Aha, to w ten sposób. Dobra, czyli tam na razie nie ruszam, bo ja sobie wytyczyłam, że pójdziemy właśnie typowo jedną stroną. Gdzie ten most? Tu jest w ogóle jeszcze ścieżka. Aha, bo to jest stado gońców leśnych, nieważne. Gońcy leśni na razie nas już nie interesują, czyli oni sobie tutaj wleźli, znaleźli to miejsce. Zajebiście. A tu? Tu można zejść na dół. Marr. Mruczę sobie. Zaubaczę. Muszę zejść do nich, bo one do mnie nie ten. Ciekawi mnie, gdzie mnie to zaprowadzi jednak.
Aha, wyprowadziło mnie tu. No i jesteśmy po drugiej stronie, po której być na razie nie chciałam. Zostawiamy to. O cholera jasna. Co to był za dźwięk? To kąsacz tak dziwnie. Dobra, bo mi nie dadzą mapy zobaczyć jednak. Dawaj mapę. O kurna, gdzie mnie wypindoliło? Ja nie chcę tu być w ogóle, dajcie żyć. Tu jest jakiś... Znowu robię cuda, nie? Cuda robię. A, chyba znamy tam ścieżkę. Ja się stąd nie spindoliłam? Nie, to jest jakieś inne wejście, zejście. Jezus Maria, gdzie jestem? Znowu. Tutaj. Wywędrowałam gdzieś w cholerę. Niedobrze, no. No ale jak już tutaj przybyłam, to już by... Mogę zebrać te... Halo? Halo, grzyby? Właśnie gra aż zbugowała z wrażenia. Nie, ja chcę wrócić tam, gdzie żeśmy byli. Żeby najpierw, wiecie, jedną stronę zbadać, potem drugą. A nie, że ja tak będę latać po całej Myrtanii i potem nie będę wiedzieć, gdzie ja w ogóle jestem. Uff, myślałam, że mi grę wywali. Jednak nie wywaliło. Nie, nie, nie. Ja na razie nie chcę być w takich miejscach kompletnie. Chcę wrócić stąd. Przez samo ten dziki... Kurna, kąsaczu! Daj mi przejść, a nie paskudo. Cholerna. Tu jest ten most i ja chcę chodzić... Nie potykaj się, chłopie, o własne nogi. Ja chcę chodzić po tej stronie. Tutaj chcę chodzić. Ten teren chcę zbadać. A, magiczna bariera. Siemano. I kolejny poziom. I na co wydawać punkty? Nie mam cholernie żadnego pojęcia. Dobra, jak to na mapie teraz się prezentuje? Dobra, tu był to tym, pod tym mościkiem. Pięknie jesteśmy, widzę, na znanym terenie. W miarę znanym. Mapa. Coś tak dziwnie ta mapa to pokazuje. No teraz dobrze. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Tam to się nie zabiło. No, strzelaj. Dobranocka i dobranocka i dobranocka i nie trafiam. I dobranoc. Tutaj standardowo bez roślin, nie? Tutaj już idziemy na tą drugą stronę, czyli tutaj sobie dajemy spokój. Na razie badamy jeden teren po jednej tylko stronie. Tam na górę. Tam chyba nic nie ma. Tam już byliśmy na górze. Tam jest jakaś roślina. Tu będzie zębacz. Nie, kretoszczury tutaj są. Ale zajebista jest ta broń, nie? Przecież to się ciacha jak, nie wiem, te stworzenia. Się nie trzeba jakoś bardzo starać nawet z nimi. Mapa. Okej, idziemy w sumie w stronę tego obozu buntowników. Czy mi się... No, jakbyśmy poszli tam, to byśmy poszli w stronę. Zębate ziele. A tutaj będziemy raczej się tak kręcić po tym znanym terenie nam. W miarę. Korzonek leczniczy. Tutaj coś mnie zaraz zeżre. Co mnie zeżre? Szczur. Zarażony szczur. Co jest to? Będzie kolejne gniazdo tych szczurów, czy o co chodzi? Coś ich tutaj dużo w tym miejscu. Obóz orków, orkowych najemników. No to chyba nie wiem, czy chcę na razie tu iść. Siemano, a ty co tu robisz? Kurna, zlazł za mną. Świnia jedna zlazła. Tam na górze mruczą. Mruczam zębacze, bo mogą.
Tu widziałam jakąś roślinę. Bardzo bym ją chciała zobaczyć. No, dlatego, że to są na przykład trzy szczawie królewskie pieprznięte, jak byk. Żebym je wzięła i nie marudziła. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o tych szabrowników, to właśnie chodzi o to obozowisko tych najemników orków, nie? Polny oprawca. Siema, do widzenia. Witam i do widzenia. Kurczę, moi drodzy, no. Okej, jesteśmy przy jakiejś palisadzie. To jest ewidentnie znak, że idę dobrze, ale zarazem bardzo źle. A to smoczy zębacz jeszcze. A, to my tutaj byśmy wyszli. Dobra, rozumiem. Halo, szczurze. No i co my tu mamy? To obozowisko. Ta. Ajajaj, no nie wiem, czy mi się chce tutaj banglać, czy nie. Tu byśmy mogli jednak zejść. Siema, szczurek. Tutaj zlazły te zębacze za mną. Smoczy korzeń kolejny, pięknie. Zagryzły mi szczura. Bardzo dużo mi dają stałych roślin. Powinnam się cieszyć, nie? Siema, nie mrucz. O, dużo was się nagle mi zebrało na głowie. Dobra, nic mi nie robicie praktycznie. Siemanko. Tak z cieniostworem współpracować? Dziwne. Co my tu mamy? Eliksir zręczności. O, pięknie. To wypijmy od razu. Tarara, mamy. Jak tam statystyki? No, moglibyśmy zrobić potki na zręczność, wam powiem. To by nam na pewno... O, świerszczowa pokrzywa. Pięknie. Zrobienie tych potek by nam na pewno otworzyło jakąś drogę. Tam można przejść. A jak to wygląda tak? Aha, bo to jest tak dobra. Czyli... Okej. Kurde, nie wiem. Do tego obozowiska wypadałoby iść. Oni chyba jak założę ich... Czy ich, jak założę neutralny pancerz, to mi chyba nic nie zrobią, nie? Zobaczymy zaraz. Tak jeszcze patrzę... No niewiele mogę oddać zadań. Musimy robić to, co jest na bieżąco. Są. Czy oni mnie zaatakują? Tak. Czyli tu jest automatyczna wojna, jak do mnie przyjdą. Tak od razu mi wysłali na elo pułkownika? No dawaj, no. Nie mam czasu. Stary. Dobranoc. Dobra, czyli tutaj od razu robimy rozróbę. Dobrze, kurna, wiedzieć. Czyli obóz ten... Czyli to są ci szabrownicy pewnie. No, oni nawet nie mają imion. Dobra. Jeszcze raz mapa. No, jesteśmy idealnie w ich obozie. To wypadałoby się na pewno wyleczyć, bo bez tego będziemy w tyłku. Nie pamięć, no chyba nie. Deszcz ognia mam, ale... Serio? Nie zlutowałam sobie żadnego leczenia? Jakim cudem? Ach, ta niepamięć, którą kupiłam. Leczenie średnich ran może być pod szóstką. W tym wypadku sprawdziło się idealnie.
I teraz tak, jakby was tutaj wybawić, panowie? Doigrałeś się. Dobra, bo oni w dużej mierze będą mnie łukiem i kuszem nawalać. O, to jest bardzo dobry, ładny plan, wam powiem. Oni tutaj zaczną właśnie kosy wyciągać. I dzięki temu będziemy mogli ich ładnie ubić. Pięknie. Kurde, na hita. Dlaczego taki merytański schodzi na hita, a... Schowaj to. Nie, no dobrze idzie. Ty, a może oni blokują drogę do Montery? Może to są ci gamonie? Możliwe. Ci orkowie to jest w ogóle żart. Widzę, że nada totalna. Halo, zapraszam kolejnych. Dzień dobry. Trzeba było tu nie przychodzić. Zapraszam. Tam jakiś człowiek leżał. Nie, 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 proszę, dajcie brońkę. No chłopy, no halo. Dobra, ładnie. W sumie mogłabym w nich wjechać. Trochę przesadziłam chyba jednak. Oni mnie teraz oczywiście oblezą z każdej strony. Ewentualnie się po prostu uda. Pełnia życia wiedzie. Koks, moc i siła będzie i fajowo. Pozbierajmy sobie z nich rzeczy. Okej. Okay. Nawet nie wiem, co zbieram, bo oni mają zawsze dużo tego shitu, szajsu, wszystkiego. Ale tu mnie bardziej interesuje, bo to było ciało myśliwe. Siema. Doigrałeś się. Schowaj to, debilu. IQ 0 masz. No i co? I tu mamy... Okej, okay, oni strzegli, widzę tutaj drogi. I teraz... No tak to właśnie chyba wygląda, że... Jakbyśmy poszli właśnie tam, tutaj, to będzie Montera. Ona jest tak jakby chyba w górach. Także zanim pójdziemy do samej w sobie Montery... W ogóle po co ja mam iść do Montery? Kazali mi w ogóle? Obóz buntownika w górach. Chyba, że to nie jest tak łatwo się dostać do tamtego obozu, tylko właśnie trzeba górami przejść. Może tu, po tej stronie, wcale obozu nie ma. Wiecie, bo ja wiem, że to tak na mapie niby wygląda sobie, ale... To mi się coś nie podoba tutaj. Więcej zębaczy. Ach, smoczy zębacz to jest, wiecie... Klasyczek. Tutaj jakaś pojedyncza roślina, ta jest w drzewie. Tu jest dziwny kamień. Nie no, powiem tak, przejdziemy się. Okej, tutaj nic nie ma po tej stronie. Ale tu możemy jeszcze wrócić. Widzę, że tak dziwnie mi się postać aż zjechała. Tu jest pole całe zębaczy. I trochę ścierwo... I tu też jest wejście na górę. Nie wiem, czy ja dobrze rozumuję. Zaraz. No obóz buntowników jak byk, chyba że są dwa wejścia. Oni pewnie i tak by mi kazali tych ludzi pozabijać tam. Bo oni przeszkadzają im oczywiście w życiu. Więcej ścierwojadów, więcej zębaczy.
Jedziemy, robimy jedną wielką mielonę. Siema, dobranoc. Wiecie, chcę sprawdzić każdy zakątek, bo oprócz tego, że możemy znaleźć stałe rośliny, których tutaj jest od cholery w tym modzie, szczególnie na tych terenach, to jeszcze przy okazji poznajemy teren i potem wiemy, gdzie jesteśmy, nie? A mi zależy trochę, żeby znaleźć jakiś kolejny teleport, zanim w ogóle sobie stąd, że tak powiem, pójdziemy. Tutaj wszędzie można gdzieś w jakieś góry wchodzić. Nie wiem, czy to dobrze. Dobra, zobaczmy. Tutaj w dole coś jest? Są jakieś grzyby, jakieś rzeczy. Warto sprawdzać te doły też. O, tu jest jakaś jaskinia na przykład. Nic szczególnego, ale jednak było. Tutaj możemy sobie przejść pod mościkiem. I tutaj są nawet kamienie przeszykowane, tak żebyśmy byli w stanie stąd wyleźć sobie. Dobra. No to zobaczymy. Widzę, że mamy parę przejść, parę do wyboru jest. Tu jest jakiś martwy człowiek. Borkin. Ostatnia wiadomość. Zobaczmy. A, gdzie to mamy? Oj, no się teraz bandyci odkryli twoją świątynię w Dolinie Borsuków i z pewnością ukradną twój potężny amulet, który ukrył tam twój sługa. Ale może nadal będę w stanie zapobiec tej kradzieży. Pomóż mi, Borkin, mag ognia. Dolina Borsuków. Przypadkowo znalazłem notatkę przy martwym magu ognia. Była tak dobrze ukryta, że niemal ją przeoczyłem. W notatce jest mowa o świątyni Innosa w Dolinie Borsuków, gdzie powinien być cenny amulet. A poza tym jest tam jeszcze kilku bandytów. Dolina Borsuków zapewne będzie nieopodal. Dolina? No dolina raczej okurna. Pewnie tutaj, nie? Ja pindole, mamy borsuczka normalnie. Żal mi tych borsuków, bo one są takie urocze. Czy to jest warg, który rozpierdala borsuki? Tak jest. O, ja pindole, ogry. Nie, nienawidzę ich. Cholera, ogry są najgorsze. Gorsze niż orkowie, niż kurna wszystko. Ty, jaki ty jesteś odpaleniec dzisiaj. Dobra, na szczęście. Jeden padł. Aj, te ogry to jest dramat. Ła, dostałam tym Morgensternem po głowie. Dobra, ale chyba jesteśmy na dobrym tropie. Czy to są wszystko ogry? Ja pierdzielę. Nie mówcie nawet do mnie, no. No ale dobra, przynajmniej będzie coś ciekawego na odcinek, nie? Dobra, załóżmy sobie na chwilę. Chociaż nie. Okej, da się ich wyciągnąć pojedynczo, to jest bardzo dobra wiadomość. Nawet bardzo dobra. Oła, no szkoda, że mi się postać nie chciała nawet dać cofnąć. Ten drzewiec się striggeruje, jak nie zmienię broni. Znaczy, nawet jak zmienię, to i tak. Dwójeczką go spróbujemy zwabić do siebie. Myślicie, że go trafię? Trafiłam. Zaraz mi wwali i dostanę w głowę. Duże drzewce to jest jakiś już naprawdę przegina totalna. Chyba mi przypierdzielił, bo bardzo dużo życia straciłam. Tak mi się coś wydaje, że jednak mu się udało. Dobra, zobaczymy, co tutaj się znajduje w tym miejscu.
Nie powiem, dosyć urokliwe są te lokacje. Ciekawi mnie, czy to już jest typowo ta dolina, czy nie. O, to są wszystko drzewce jednak. Tam jest ogr tylko. Sobie można by go do siebie... Jeżeli go oczywiście trafię. Dawaj. Okej, trafiłam. Okej, on się zbugował, to możemy chyba skorzystać sobie z okazji. Strzelaj w niego, strzelaj. Dobra. I teraz pora na drzewce. Toporek i lecimy. No, zapraszam. Dwa się rzuciły, może być. Ej, ten drugi to chyba rykoszetem dostał. Widzieliście to? Zajebioza. Tutaj na pewno będą jakieś stałe rośliny. Nie uwierzę w to, że nie. No jest rdest polny. To nie jest na pewno stała roślina, ale... Kurde, ja pierdzielę, tam na górę można wejść. Tam będą cuda na górze. To jest ogr, nie? Nie, borsuki. Okej, czyli może ogrów już nie uświadczymy. Albo będą trochę wyżej. Wiecie co, z borsuków akurat będę zbierać skórę, bo nie mam jej zbyt dużo. Nie było w tej grze dużo borsuków. Mam w sumie najmniej ich skór, mi się wydaje. Ojej. Kto budował ten most? Ajajaj. Niedobrze. Cześć, borsuczku. Jaki ty jesteś słodki, a ja cię muszę niestety ukatrupiać. O, smoczy zębacz. Tego się nie spodziewałam w tym miejscu. Miałam się pytać, co tak popindala. No i co? Pytanie. Góra, dół? Nie wiem. Kurde, to jest taka kłoda. Nie podoba mi się to. W teorii chyba, żeby wejść wyżej, to trzeba by było tędy prze... No tam. O ja pindola. Jakie to miejsce jest duże. Miałam się pytać, co to jest. Ale już mi się przypomniało. Dobra, też może nie będę każdej skóry z tego borsuka zbierać, bo... Zejdzie nam na tym kupę czasu. Ej, jest iksik. Ale słodkie borsuki, ja cię pierdzielę. Jest iks. A tu jest chyba ślepy... Ta jest, dobra. Chyba, że część X-ów jest po to, żeby nas zmylić. Nie wiem. Aha. Zdaje się, że coś znalazłem. Mamy eliksir siły, skórzany... Przemiana w ogra. Okej. Eliksir siły się przyda. Chyba jednak będę musiała zamknąć okno, bo ktoś postanowił coś na górze robić. Wiercić, nie wiem, cudować. Czyli to była taka nadprogramówka. To miejsce, dobra. Dobrze wiedzieć. Nie. Miałam powiedzieć, nie spierdziel się. No niestety, nie udało się. Lepiej chyba będzie po prostu spróbować zeskoczyć na tą... Na ten... Dobra, siła plus 3, czyli łykłam. Zróbmy tutaj zapis i spróbujemy po prostu wskoczyć na to drzewo. Tak dziwnie oberwałam, ale przynajmniej żyjemy. Wydaje mi się, czy mamy wszyscy inne
Jakby inaczej... O kurde, martański brzytwiak. Brzytwiaków bardzo nie lubię. Aj! Zagapiłam się trochę, bo... Ała, no cholero, jedna! Tam można wejść... O Jezus Maria. Weźcie tu, wejdźcie wszędzie. Też to jest nierealne. Co jesz? A, szczura. Dobra, bo nie mam czasu aż tyle, żeby się zajmować każdym przeciwnikiem z osobna. O! Demoniczny, ognisty jaszczur. To się wrąbałam teraz? Ajajaj. No nie wiem. Ja bym najpierw tego brzytwiaka chyba... Nie. To nie. Kurdele, no. Goblinie jagody znalazłam. Jestem ciekawa w sumie, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi, bo tutaj jest jakaś wyrwa też. Kurde, nie wiem. Tu można iść na górę i można iść na dół i można iść na lewo i można iść na prawo. Ej, dotarłam na jakąś farmę, rozumiecie to? Gdzie jestem na mapie? Pewnie mnie nie ma. Okej, ej, jestem, dobra. Tylko, że... Jestem gdzieś, gdzie chyba nie chciałam być w 100%. Lewo, nie, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Tam jest za chatą jakaś mikstura. Bo lepiej by było od drugiej strony ją zdobyć. Pełnia życia. Super. Zróbmy save'a, bo ja nie wiem, gdzie ja się znajduję w ogóle. Orkowie tutaj są. Pytanie, czy oni będą mnie chcieli w tej zbroi, czy nie, nie do końca? Pewnie nie. Ale możemy spróbować. Jak nie, to się zaraz przebiorę z powrotem. Siema! Nie, jest iść na ściś, flasiś, czy coś tam. Nie, dobra, nie będę mówić po niemiecku. Ale no, to wiem, że to znaczy raczej, no... To wiem, że nie. Nie, nie, nie. Trzeba się ich po prostu pozbyć. To jest jakaś farma. Jakiś oddział zwiadowczy, jak nic. Szabrownicy jacyś czy coś. No, jest nawet podpisany ork szabrownik. Dobra, elo. Ale to było głupie. Jak było... jak cepem. Przestań tym strzelać, wiesz? Przestań. Obywatel. No, niestety pan obywatel jest dead. A tutaj jest jakieś inne wejście chyba. Tam jest jakaś platforma. Jak ja mam tu skakać i... O ja pierdolę. Gdzie jestem? Jak oni mi będą kazali skakać po tych platformach, to chyba ich coś boli. Boli, jak nic. Smoła. Myślałam, że szmatę zebrałam.
Jezu, dobra, nie, to straszne. Ale przynajmniej jednych szabrowników mamy z głowy. Teraz tylko pytanie, bo mogę iść tam, mogę iść tutaj się wrócić i mogę iść tam. W sensie tu. Powiem wam, że to nie jest na moje nerwy chyba. Tam można wejść na górę. Ciekawe niby jak. Tu można iść na dół. Ciekawe niby po co. Ja nie wiem. Ta gra mnie chce chyba wykończyć. No jak tam na górę się dostać? Dobre pytanie, bo na dół, no to dobra, rozumiem, że se schodzimy gdzieś. Tu jest bardzo dużo wargów, rozumiem. Podoba mi się to, że zanim jeden warg do mnie dobiegnie, to już drugi leży plackiem. Ej, no chciałam się cofnąć, grzyb mnie zablokował. O Jezusie. Nie wiem, gdzie mnie to wszystko w ogóle prowadzi. No i siup. Przydałoby się tutaj zrobić może kimę, bo już się znowu zrobiło ciemno. Słyszę ludzi, słyszeliście? Ktoś coś gadał. Może tu jest jakieś kolejne przejście do jakiejś innej farmy. No nie wiem. Ej, no tu jest wejście jak byk na górę jakieś. Zaś jestem poza mapą. No przecież ta gra sobie chyba robi ze mnie jaja. Ja już nie wiem, gdzie ja mam chodzić. Tutaj coś rośnie w ogóle na górze. Cieniostwór jest. I to nie jeden. Nie wiem, ta gra se leci w kulki. Smoczy korzeń, dzięki. Kiepski tasak. A po co mi ten kiepski tasak? Nie wiem. Skorzystajmy może z okazji i się przekimajmy. I powiedzcie mi, jak ja mam nazwać w ogóle ten odcinek. Ja myślałam, że idziemy do jakiejś ładnej, pięknej Doliny Borsuka. A to się okazuje, że to jest teren bardzo duży. No nie powiem, nie podoba mi się ten fakt, bo nie wiem, gdzie mam chodzić. Cholera jasna, no. Jak zwykle. Czy tam na górę, czy tutaj na górę, czy co, czy gdzie? Tam żeśmy byli po drugiej stronie. Na razie byśmy może odbili tu, na górę. Tu ma ktoś pole, czyli tutaj wszędzie są te farmy, tak jakby, dobrze rozumiem? Tu będą ci orkowi szabrownicy wszędzie po prostu. Czy nie rozumiem czegoś? O, dotarłam do obozu buntowników. Miło. Może będzie jakiś teleporter do was i spiła. W ogóle próbowałam ulepszyć tą zbroję moją jeszcze bardziej i niestety nie jest to możliwe. Albo ja nie wiem jak na razie to zrobić, bo tak jakby nie jesteśmy w stanie za bardzo. Co ty tu robisz? Kto cię tutaj dał w ogóle? Po co? Niepokoi mnie to, że ja tu mogę schodzić. A, zeszłam tu i teraz nie wrócę. F12. Dobra, przynajmniej mamy jakiś progres. Jest obóz buntowników, także to na pewno się dzisiaj przyda.
Błagam. A, nie zrobiłam O Jezus. Czemu mi się wydaje, że zrobiłam, jak nie zrobiłam? Nie wiem, ale jeszcze raz sobie to po prostu zbiorę i wykończę to chuchro. Dobranoc. I spadamy stąd. I pogadajmy sobie z tymi buntownikami. Zobaczmy, co oni mają do zaoferowania. Na razie nie widzę nikogo z imieniem. Piłę sobie zarąbię, jak pozwolicie. Możliwe, że tutaj też jest podzielony obóz. Nie wiem. Witam. Kim jesteś? Nazywam cię Curtis. Dowodzę tym obozem. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Znaczy się, jesteś królewskim wojownikiem. Cóż, witaj w naszym obozie buntowników. Co tu robicie? Jesteśmy oddziałem zaopatrzeniowym. Zaopatrujemy buntowników we wszystko, czego potrzebują. Jedzenie, broń, magiczna ruda na miecze. Mamy tu niewielką kopalnię, ale niewiele rudy tam już zostało. Więc jak? Chcesz się do nas przyłączyć? Przydadzą nam się dobrzy wojownicy. Nie mam teraz czasu. Wykonuję bardzo ważne zadanie. Wielka szkoda. Wiecie co? Właśnie do mnie doszło, że to jest zbroja z Gothica 3. Przerobiona w tekstury z Gothica 2. To jest ten taki średni pancerz buntownika. Szuka was wojownik o imieniu Gorm. Spotkałem go na prowadzącej tu drodze. Tak. Więc go tu przyprowadź. Zawsze się cieszymy z kolejnego dobrego wojownika. Musi dostać się do Gafi. Możecie mu w tym pomóc. Główną drogę do Manter i Gafi zablokowali orkowie. Ale możliwe, że zdołamy przeprowadzić go przez góry. Przyprowadź go tutaj, wtedy zobaczymy. Potrzebna jest pomoc. Cóż, skoro już pytasz, to właściwie przydałaby się nam para silnych rąk. O co chodzi? Nie wiem jak, ale orkowie dowiedzieli się, że gdzieś tu w okolicy mamy swój obóz. A przynajmniej w dolinie poniżej, pojawiło się kilku orków i ich najemników, którzy próbują nas znaleźć. Koniecznie trzeba się ich pozbyć, zanim nas odnajdą. Jeśli orkowie zdobędą nasz obóz, nie będziemy już mogli dostarczać zapasów naszym ludziom. Rozumiem. Orkowie nie będą was więcej nękać. Uff. Kamień mi spadł z serca. Doskonała robota. Proszę, weź te mikstury. Jestem pewny, że ci się przydadzą. Dobra, dzięki. Czyli na razie nie załatwimy tutaj wiele w tym obozie. On w ogóle też nie jest jakiś bardzo duży, bo tutaj już nie ma tego obozu, nie? Nie, to jest dosłownie tylko taki skraweczek, ale jest teleporter. Boże, nie wierzę. Nie wierzę w to. Jestem w siódmym niebie i teraz tak, zejść, wejść, gdzie mam iść? Tutaj byśmy może poszli, tu będą też orkowie szabrownicy. Ty mnie dalej nie widzisz, czy jesteś debilem, czy debilem? Że tak powiem, my musimy ich i tak pokonać. Powiem wam, że tutaj w ogóle tak bardzo dużo do roboty to nie ma, bo ja tak sobie przejrzałam mniej więcej te kłeściki. No i powiem wam, że dużo tego nie ma. To jest druga farma, którą odbiliśmy, czy trzecia? Bo trochę straciłam rachubę. Chyba druga. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, aha. Czyli lewo, prawo, lewo. A tutaj? Lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Serek. Tam są jakieś kurne rzeczy, nie mogę ich zebrać za bardzo. A, bo one się mieszczą w środku, dobra. Nie wiem, po co to zbieram. Tytoń akurat się przyda, bo możemy go wypalić. Tu też można na górę iść. Powiem wam, że ja nie wiem, co ja teraz robię, ale... Chyba dobrze kminie. Tu jest też jakby pole czyjeś. Oczywiście są farmerzy. Mieliśmy pomóc z tymi szabrownikami, więc pomagajmy. Tutaj coś, gdzieś nic. Dobra, rozumiem. Tutaj chyba dalej ta droga nie prowadzi już donikąd. No nie.
Okej, czyli to było tak jakby ta farma to była. Zróbmy save'a, bo nie chcę sobie krzywdy zrobić. Tam na wprost żeśmy byli, nie byliśmy tam. Tu jeszcze można zejść w ogóle na dół. Chyba wiem, gdzie nas ta droga wyprowadzi. O Jezu, może bez przyspieszenia, bo nie umiem tak się bić. Weźmy mapę, czy mi się wydaje? Ej, no wróciliśmy w okolicy wieży strażniczej, w sumie. Okej, jesteśmy po drugiej stronie mostu, dobra. Rozumiem. Tych szabrowników wszystkich raczej dzisiaj nie sprzątniemy. Można by było zakończyć zadanie z tym obozem gońców leśnych. Ajajaj, ale mną tutaj rzuca na tych. Tam wyżej się idzie do tego obozu, nie? Tak jest. Tam nie było przejścia. Było przejście. Było w stronę właśnie farmy i tu byliśmy. No i teraz wypadałoby iść w tę stronę. O Jezus, nie, nie rób takich rzeczy, chłopie. Okej, tam na szczęście nie trzeba skakać po żadnych platformach, to tak tylko źle wyglądało. Jak widzicie, kolejny raz mamy tutaj taką sytuację, że te wszystkie lokacje, niby takie duże, ale jednak wszystko się ze sobą łączy. Każda droga, którą praktycznie pójdziemy, doprowadza nas do celu, nie? To się ceni w sumie. Wiecie, no nie jest wcale tak łatwo się tutaj zgubić, bo jednak tam już jest ta góra, gdzie byli ci druidzi, nie? No właśnie. To nie jest wcale takie bardzo skomplikowane. Dobra, wiecie co? Na koniec odcinka jeszcze polecimy szybko do Robara, do Królewskiego Zamku. Siema i pogadajmy z nim. Byłem u gońców leśnych i pomogłem im w walce z orkami. Dobre wieści. Rad jestem, że do nich zajrzałeś. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności. Dobra, i super. Obóz gońców i obóz orków. Zobaczmy, co my tu mamy. Obóz buntowników. To trzeba górna zaprowadzić. Dolina Borsuków. Zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba chodzi o coś innego możliwe. Tutaj mamy tych szabrowników. Gra w kości, to się popsuło już. Oblegająca armia. Buntownicy z Faring, to później w ogóle. Dobra, to wracamy chyba do obozu buntowników. Do obozu buntowników w Monterze, czyli to jest już jakoby Montera. Ale samego w sobie miasta Montera nie ma? Czy jak to działa? Nie mam pojęcia, powiem wam. Trochę zastanawiająca rzecz. Tutaj na pewno musimy sobie przejść tędy, bo inaczej nie zajdziemy. No i tędy, nie? Pozwiedzać, że tak powiem. Kusi mnie, żeby już skończyć odcinek, ale jeszcze też kusi, żeby go dalej pociągnąć, nie? Zobaczmy. Tu jest kolejna farma. Ciekawi mnie, ile tych farm jeszcze. Tam jest jeszcze jedna, dobra, czyli zostały nam dwie farmy.
To wiecie co, to myślę, że na spokojnie możemy sobie zakończyć odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ojej, jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Nie wiem, czy Wy też widzicie w oddali tego orka, który, okej, już się naprawił, ale robił dziwne rzeczy. W kolejnym odcinku ogarniemy te farmy, podprowadzimy Gorna, myślę, że do buntowników. Zobaczymy też, jak ten teren po drugiej stronie się kształtuje, bo tam żeśmy zaczęli chodzić, ale w sumie nie skończyliśmy. Także sobie to wszystko przejrzymy. Spróbujemy jeszcze się tam wrócić, w tamte miejsca, gdzie tam było chodzenie po górach. I zobaczymy, co się tam znajduje. Dzięki Wam za oglądanie i cześć!